I przechodzimy do druku 1491. Pani dyrektor Dawsze Turek, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku. Teren o powierzchni ponad 20 hektarów. Dwa razy prezentowałam Państwu tą uchwałę. Przystąpienie w 2014 roku i zmiana granic w 2016 roku. Ja tylko przypomnę, z czego wynikała ta zmiana granic. Zmiana granic wynikała z tego, że na tych fragmentach nie obejmujemy planem miejscowym Alei Grunwaldzkiej. W związku z tym, że jest jedna z pierzej Alei Grunwaldzkiej, w ramach jednej pierzei znajdują się budynki, które są o wartościach kulturowych. W obowiązującym planie miejscowym te budynki dla tego terenu w przypadku rozbudowy układu komunikacyjnego, rozbudowy Alei Grunwaldzkiej będą mogły być wyburzone, natomiast w naszym projekcie planu przewidywaliśmy większą ich ochronę, wskazywaliśmy elementy, które naszym zdaniem powinny być zdemontowane, w jakiś sposób odtworzone bądź wykorzystane w inny sposób. Natomiast nie uzyskaliśmy uzgodnienia od konserwatora właśnie ze względu na te obiekty o wartościach kulturowych. Sytuacja prawna na dzień dzisiejszy jest taka, że po wycięciu tych fragmentów Alei Grunwaldzkiej z obowiązującego planu miejscowego budynki, które zdaniem konserwatora są o wybitnych wartościach kulturowych, będą mogły być wyburzone bez jakiejkolwiek ochrony. Natomiast ten plan uzyskał oczywiście uzgodnienie od konserwatora zabytków. W ramach prac nad planem zostały zgodnie z celem zmiany planu miejscowego. Zostały na wskazane tereny pod funkcje mieszkaniowo-usługowe, czyli to jest boisko do rugby, fragment w zabudowie tutaj w sąsiedztwie Nowej Opackiej. Został również wskazany teren mieszkaniowy tutaj na fragmencie przy ulicy Górskiego. W ramach prac koncepcyjnych uległy zmianie kształt Nowej Górskiego. Została wydzielona droga publiczna. Ponadto nowa opacka została wydzielona. Zmienione zostały parametry zabudowy. W sąsiedztwie Alei Grunwaldzkiej na terenach usługowych zmieniła się wysokość i parametry, czyli z 9,13 m na 26. Wskazana została dominanta do 40 metrów. Natomiast na całym terenie została wprowadzona zabudowa 26 metrów. Co do celów jakby ogólnomiejskich, przez cały teren tutaj AWF-u został poprowadzony ciąg publiczny, ogólnodostępny, łączący północ-południe, jak i też poprzeczny. Ponadto został jeszcze wydzielony tutaj teren zielony. Z takich istotniejszych informacji, w ramach Alei Grunwaldzkiej również została zachowany do ochrony szpaler zieleni wysokiej. Projekt planu był wykładany do publicznego wglądu dwukrotnie. Pierwsze wyłożenie we wrześniu 2017 roku, gdzie zostały uwzględnione dwie uwagi mieszkańców. Wpłynęło w sumie 16 pism z 94 uwagami. Uwagi dotyczyły wydzielenia ciągu pieszego. Wówczas w obowiązującym planie było to ciąg oznaczeniu graficznym, teraz został wydzielony odrębną kartą terenu oraz przychyliliśmy się do wniosku tutaj mieszkańców z ulicy Nadwodnej. Została odsunięta linia zabudowy do 6 metrów. W stosunku do poprzedniego ustalenia było 4. Następne, kolejne wyłożenie odbyło się w listopadzie 2017 roku. Wpłynęło 7 pism z 57 uwagami. Uwagi dotyczyły między innymi zakwestionowania celu podjęcia planu miejscowego, czyli mieszkańcy nie zgadzają się na to, aby ustalić na terenie boiska funkcji mieszkaniowo-usługowej, aby nie wprowadzać na terenie AWF-u funkcji mieszkaniowo-usługowej. Również parametry, które zostały zaproponowane w planie, według mieszkańców są zbyt intensywne. Postulują o obniżenie wysokości do 10, 12, 16, 18. Przypomnę, że w obowiązującym planie miejscowym tutaj jest akurat 13, tutaj jest 16, więc mieszkańcy postulują, szczególnie tutaj z ulicy Nadwodnej, o to, aby było w sąsiedztwie jak najniżej, aby linie zabudowy były jak najdalej
dalej odsunięte od inwestycji, która już się zrealizowała. Były również uwagi dotyczące wprowadzenia zakazu lokalizacji parkingów kubaturowych. Kierunek jest taki, aby były tylko i wyłącznie parkingi terenowe bądź parkingi związane z budynkiem, czyli podziemne. Postulat był również o to, aby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych na terenie, wskaźnik liczby miejsc parkingowych na terenie. Również uwagi dotyczyły o poszerzenie granic, o właśnie między innymi te fragmenty, które zostały przez Radę Miasta Gdańska zmienione, czyli żeby wprowadzić tutaj te obiekty z odpowiednimi zapisami, czyli z ochroną przedpola, czyli tak jak postulował konserwator. Ponadto uwagi dotyczyły poszerzenia Nowej Górskiego. To jest ulica wewnętrzna, można powiedzieć, służąca do obsługi tego tylko fragmentu, aby ją poszerzyć do 25 metrów, do alei, jakby formę alei przybrała. Ponadto uwagi dotyczyły, że nowa zabudowa mieszkaniowa koliduje z halą, która tutaj jest ze względu na hałas, który jest ze względu na użytkowników hali. Dziękuję. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan radny Mariusz Andrzejczyk. Tutaj, jeżeli chodzi o ten plan zagospodarowania przestrzennego, to rzeczywiście wzbudzał on sporo kontrowersji. Szczególnie kontrowersyjną sprawą jest oczywiście likwidacja boiska do rugby na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Rzeczywiście mamy tutaj mieszane uczucia, jeżeli chodzi o ten teren, który stanowi naturalną rezerwę rozwoju uczelni, ponieważ uczelnia, jak wiemy, sprzedała tereny graniczne, te od ulicy Nawodnej, tak zwanej Nowej Opackiej, za kilkadziesiąt milionów złotych. Mimo wszystko jeszcze ma chęci, żeby przekształcić ten grunt przy Alei Grunwaldzkiej. Natomiast ja chciałbym też zauważyć, że jeżeli chodzi o mieszkańców ulicy Nawodnej, to oprócz polepszenia tych w planie, jeżeli chodzi o pierzeje, te 6 metrów, o której pani dyrektor mówiła, to wiem, że deweloper też zawarł z mieszkańcami tej ulicy odrębne porozumienie, które też jakby skutki tej przyszłej inwestycji mieszkaniowo-usługowej dla obecnych mieszkańców ma ograniczać. Z kolei, jeżeli chodzi o drugą część tego planu od strony ulicy Opackiej, to tam na pewno możemy powiedzieć mieszkańcom, że dzięki wprowadzeniu tam zabudowy mieszkalnej, tej, która w tej chwili już się buduje na terenach potelewizyjnych, które sprzedała telewizja publiczna firmie Inpro, tam deweloper buduje z artykułu 16 drogę, która jest nazywana na razie roboczo Nowa Opacka, i ten kolejny inwestor, który też na pewno będzie ponosił znaczące koszty, będzie budował ten odcinek do ulicy Czyżewskiego, gdzie będzie też rondo łączące przyszły układ drogowy. Także plan w pewnych kwestiach ma bardzo dobre parametry. Niestety niepokoi tylko nas to, że pomimo dużej wyprzedaży działek, a Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu nadal rozważa sprzedaż też tego boiska. Mam nadzieję, że jednak ten teren będzie dalej integralną częścią uczelni i będzie służył do jej rozwoju, a nie zostanie wyłączony i sprzedany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już pani dyrektor będzie odpowiadała, coś nie. Proszę państwa, jest głos dyskusji. Pan radny Wojciech Stybor. Pani dyrektor, ja mam pytanie dotyczące tego kompleksu handlowego 28 tysięcy metrów kwadratowych z tej poprawki nieuwzględnione. Czy można by było na tym planie wskazać, gdzie ewentualnie taka powierzchnia byłaby powstać potencjalnie? Już pani dyrektor, sekundkę. Bardzo proszę. Nie ma takiego miejsca, ponieważ musiałby być ten obszar przeznaczony pod zabudowy wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi. Natomiast myślę, że to wynika z tego, że osoba składająca uwagę dodała sobie we wszystkich kartach terenu, gdzie jest ograniczenie budynków handlowych do 2000 metrów kwadratowych, bo to są małe hurtownie, między innymi do 2000 metrów kwadratowych. Więc po prostu w każdym terenie sobie ta osoba dodała i wyszło jej 28 tysięcy.
Myślę, że to z tego wynika, ponieważ plan miejscowy nie przeznacza, nie ustala tutaj terenu, na którym mógłby powstać wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, tak zwany WOH. Wtyka. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma w dyskusji. Przypomnę, że to jest druk 1491. Wysłuchaliśmy wniesionych uwag. Przystępujemy do głosowania, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, które wpłynęły do tego projektu. Kto z pań i panów jest za przyjęciem druku 1491? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 28 radnych. Dwie osoby przeciwne i trzy osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została przyjęta. Dziękuję uprzejmie.